Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Jaworski, program W służbie Bogu i Ojczyźnie. Moim gościem dzisiaj jest pan Robert Bąkiewicz, prezes Marszu Niepodległości, prezes ROT Niepodległości. Witam serdecznie. Witam. Zaprosiłem pana Roberta z tego powodu, jako że ataki na nasze wartości narodowe przybierają na sile. Coraz mocniej jesteśmy atakowani przez jakieś bluźniercze postępowania ludzi, którzy są po prostu... którzy chcą naszą wiarę wykorzenić z naszej ojczyzny. Deprawacja naszej Najświętszej Matki, Przenajświętszej obrazu, profanacja mszy świętej, teraz do tego jest atak na różaniec. Jestem w koszulce, którą właśnie grafika jest atakowana przez różne środowiska. Panie Robercie, jak to wygląda na chwilę obecną? Czy tutaj jakoś się coś wyjaśniło, czy cały czas te ataki nie ustają? No, nie ustają. Wczoraj na stronie EKAI, czyli Katolickiej Agencji Informacyjnej, również pojawił się pasz chwili. To jest najbardziej smutne, że to pada ze strony środowisk również katolickich. Zupełnie nieprawdziwy list. Jest tam pewna insynuacja autorki tego listu, artykuł. Insynuacja autorki odnośnie zamierzeń czy intencji twórców tej grafiki. No ale tak to jest, że... Czyli cały czas jest forma, że to jest kastet, różaniec jest kastetem, no tak, zaciśnięta pięść, agresja. Agresja, że wymierzone jest to przeciwko komu, że nie tak to powinno wyglądać, że grafiki, którymi się posługiwaliśmy na przykład z Janem Pawłem II, to on trzymał inaczej różaniec. Nie, no, no, chore. Trudno, mówię, trudno się bronić w sytuacji takiej, kiedy w dobrej woli i z dobrymi chęciami tworzymy coś, co ma Polaków kierować ku Bogu, ku Matce Przenajświętszej, ma jednoczyć. Pytanie, co z tymi środowiskami, bo ja rozumiem, że atakują środowiska lewicowe, że atakują środowiska liberalne, ale że atakują środowiska już, które się nazywają środowiskami katolickimi, no to naprawdę to jest trudno tutaj, trudno na to odpowiedzieć. Tym bardziej, że autorka tego wczorajszej tej publikacji nawet się nie postarała, napisała obszerny artykuł, nawet się nie postarała z nami skontaktować i porozmawiać na ten temat. To mówi również o intencjach jakby, czy może odsłaniać intencje. Nie było to obiektywne, tylko po prostu jakby swoją wersję. Ja uważam, że bezwzględnie nieobiektywne, dlatego że ja wiem, jaki my mieliśmy plan i wiem, co mieliśmy na myśli i wielokrotnie podkreślamy pewne rzeczy. Ta autorka dokonuje strasznej rzeczy, dlatego że zrównuje nas z tymi osobami, które profanowały Matkę Boską, zakładając jej aurolę w kolorach, no nie tęczową, bo ona jest w barwach LGBT, bo tęcza, pamiętajmy, tak, o tak. Tym ma 7 kolorów. Ta tutaj podróbka ma 6, to nie jest tęczowa, tylko to są barwy po prostu tych dewiantów. Porównuje nas autorka katolickiej agencji, porównuje nas z tymi środowiskami LGBT, które ewidentnie profanowały, które robiły sobie żarty z procesji Bożego Ciała i jakby tak, monstrancje przedstawiały jako waginę, no po prostu coś niewyobrażalnego. I ta pani nas porównuje z nimi, ale w którymś momencie pisze, ale oni są jeszcze gorsi niż od tamtych. No proszę Państwa, no czegoś takiego to jest całkowicie niezrozumiałe. Dlatego w ogóle mówiąc o haśle, jak żeśmy wybierali to hasło i rozmawialiśmy z kolegami i były różne propozycje, ja mówiłem o tym, że to hasło po prostu rozbudzi szatana, rozbudzi wrogów Kościoła i tych ukrytych, i tych prawdziwych, bo dzisiaj świat nienawidzi wiary Chrystusowej, nienawidzi Jego Przenajświętszej Matki Chrystusa i będzie atakował. Nie ma niczego dzisiaj bardziej radykalnego, nie ma nic bardziej radykalnego niż Matka Boska, niż wizerunek Matki Boskiej, niż Kościół Święty. Po prostu nie ma nic, dlatego że świat dzisiejszy chce to zniszczyć. Czy jesteśmy, powtórzę, osobami wierzącymi, czy niewierzącymi, ale jeśli mamy w sobie wystarczająco dobrej woli, żeby ocenić rzeczywistość, to te ataki na Kościół, na to, co jest święte, i te ataki, proszę Państwa, są i od zewnątrz, i od wewnątrz, żeby była sprawa jasna, bo zaraz wiele głosów się pojawi, a w Kościele to tamto.
No tak, no nie jest w kościele najlepiej, dlatego że jest atakowany z dwóch stron. Nie tylko z zewnątrz, ale jeszcze od środka. Wiem, że no właśnie nie tyle zbulwersowany, tyle co po prostu zawiedziony jesteś i też wiem, że wystosowałeś list Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, list otwarty. No tak, to jest list nie tylko mój, to jest list również kolegów zarządu. Całego zbioru. Tak, tak, do biskupów, do kapłanów, do duchownych, do zakonników, zakonnic, do ludzi wiary. Ale też do nas. I w ogóle tak, do ludzi wierzących i ludzi dobrej woli. Tak naprawdę pokazaliśmy w tym liście, powiedzieliśmy o tym, że co się działo w tym roku, tak? Czyli zwróciliśmy uwagę, że takiego ataku, profanacji nie było, odkąd tak naprawdę ja pamiętam. Dzisiaj ten atak, dzisiaj, czyli mówimy o tym roku, dzisiaj ten atak jest po prostu tak zwielokrotniony, a obrona tych wartości, no okazuje się, nie stoi jakby w służbie tych, którzy mówią o tym, że są katolickimi mediami, katolickimi jakimiś ośrodkami, prawda? Często niestety one nie potrafią zabrać w tej sprawie głosu. Relatywizują zło. Relatywizują zło. Tak jak ta pani wczoraj, przepraszam, ale nie pamiętam tej autorki tego artykułu, relatywizują zło, a ludzi, którzy są szczerze Bogu oddani, wierzę Matce Bożej, atakują. No to jest naprawdę coś zupełnie karygodnego. I mówimy o tym ataku. Pokazujemy przykłady, co mówił papież Leon XIII w encyklikach pisanych w XIX wieku. Może przytoczę tutaj kawałeczek. Zaczepianie i zwalczanie, to jest cytat z encykliki Leona XIII. Zaczepianie i zwalczanie najświętszych prawd wiary, których Kościół strzeże i wiernym podaje. Wyśmiewanie nieskazitelności chrześcijańskich cnót. No cóż się dzisiaj dzieje? No, się wyśmiewa wierność, nie wiem, wyśmiewa się uczciwość. To jest frajerstwo dla dzisiejszej czystość, to jest frajerstwo dla dzisiejszego świata, o które się troszczy, zorganizowaną potwarz i rozdmuchiwaną niechęć przeciw świętemu stanowi biskupów, a najbardziej przeciw papieżowi. Napady skierowane przeciwko samemu Chrystusowi, Bogu ze strony najbezwstydniejszego zuchwalstwa i zbrodniczej niegodziwości, usiłujących jakoby z gruntu zburzyć i zgładzić boskie jego działanie odkupienia, którego nigdy żadna siła nie obali i nie zgładzi. Oczywiście tutaj papież pisze o tym, że nie zgładzi, że Chrystus nam obiecał, że Kościół i tak zwycięży, przetrwa i bramy piekielne go nie przemogą, ale dzisiaj, proszę Państwa, ze względu na osłabienie wiary, na atak na tą wiarę, na słabość również samego Kościoła instytucjonalnego, no trzeba to powiedzieć, ludzie na potęgę odchodzą od wiary, od religii, albo relatywizują, albo tworzą jakieś nowe synkretyzmy religijne. Tutaj sprawa ostatniego synodu tego amazońskiego, no niestety budzi nasze przerażenie ludzi wiernych, te bałwany, które pojawiły się gdzieś w kościołach. Dalej w tym liście piszemy o tym, że jako środowisko organizatorów Marszu Niepodległości powołaliśmy do życia największy w Europie marsz patriotyczny. W ostatnim roku uczestniczyło pół miliona osób, ale co roku bardzo wiele osób jakby uczestniczy w tym marszu, Polaków, najczęściej katolików, ale nie zawsze. I za każdym razem ta manifestacja odnosiła się do korzeni wartości katolickiej. Były msze święte, były hasła, które katolickie. Były katolickie, prawda? Bóg, honor, ojczyzna, Wielka Polska katolicka. No to wszystko było, tak? Chcemy Boga. My chcemy go Boga. I dlatego dzisiaj, dlatego w tym roku przyjęliśmy to hasło miej w opiece naród cały. I tutaj przeczytam kawałek. Niesieni tą tradycyjną katolicką pieśnią maryjną, z której pochodzi wybrany przez nas cytat, a nade wszystko poszukując skutecznej formy odpowiedzi na zmasowany atak przeciwnika naszego zbawienia. Szczególnego oparcia upatrujemy w mocy różańca dla rozszerzenia Królestwa Chrystusa, proszę Państwa. Czyli piszemy oficjalnie w tym, bo ta pani nie przytoczyła tego listu, że my w różańcu widzimy zupełnie coś innego. To się nie trzyma, byśmy powiedzieli kolokwialnie, kupy. My mówimy coś innego, a ta pani sobie swoją śpiewkę, że ona tam widzi kastet, że ona tam widzi mordobicie, mordowanie może, nie wiem, widzi faszyzm. Samo zło. Przecież to sobie można wymyśleć wszystko, no jeśli to tylko nas ogranicza nas w takiej sytuacji, tylko własna wyobraźnia, prawda?
Piszemy dalej. Jesteśmy synami duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska, ale przede wszystkim synami świętego Kościoła katolickiego i wiernymi poddanymi prawowiernej hierarchii Kościoła w Polsce. Stąd po wielu wcześniejszych, boleśnie nieudanych próbach uzyskania dla naszych działań błogosławieństwa, albo choćby tylko zgody na odprawianie ofiary mszy świętej, zwracamy się w tej publicznej formie do każdego adresata z osobna, aby zechciał w ramach swojej godności, stanu i możliwości rozeznać w sumieniu, czy godzi się nie odpowiedzieć na takie świadectwo prawowiernej i na wskroś katolickiej wiary. No tutaj z pewnym taką boleścią, smutkiem mówimy o tym, że wielokrotnie jesteśmy właśnie przez środowiska, przez hierarchię gdzieś odsuwani na bok. Nie ma tej jednoznacznej postawy. Dialogu nie ma. Przecież do nas powinni być wysyłani kapłani. To jeśli my się chcemy modlić, to kiedyś Kościół by zabiegał, ustawiałby konfesjonały, żeby ludzie mogli się spowiadać. Dlaczego dzisiaj tego nie ma? I z żalem o tym piszemy i prosimy, żebrzemy tej akceptacji od Kościoła. Prosimy tego, żebyśmy mogli odprawić mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. A okazuje się, że czasami jest tak, że nie możemy odprawić żadnej mszy. Zwracamy się do... i tutaj mówimy potem dalej, że zwracamy się słowami świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który w taki sposób się wypowiadał. Wobec tak potężnych ataków nieprzyjaciół Bożego Kościoła, czy wolno nam stać bezczynnie? Chcemy tutaj pokazać, że co my powinniśmy katolicy dzisiaj robić, tak? Bo dzisiaj mamy wrażenie, my, autorzy tego listu, mamy wrażenie, że katolicy często chowają głowy w piasek. Wszyscy katolicy. Nie ma zjednoczenia. I duchowni, boją się. I sami katolicy, tak? Czy wolno nam stać bezczynnie? Czy wolno tylko biadać i łzy ronić? Nie. Odpowiada nasz święty. Pamiętajmy, że na sądzie Bożym zdamy nie tylko ścisły rachunek z czynności wypełnionych, ale także Pan Bóg policzy wszystkie dobre uczynki, które mogliśmy zdziałać, a zaniedbaliśmy. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, że nie tylko będziemy ze złych uczynków rozliczani, ale z tego, co mogliśmy zrobić dobrego, a zaniechaliśmy tego. Na każdym z nas, dalej mówi święty, na każdym z nas ciąży święty obowiązek, by stanął na szancu i piersią własną odparł zapędy wroga. Dzisiaj do tego wzywamy. Mamy stanąć na szancu, mamy słuchać naszych świętych. Nieraz usłyszeć można zdanie, cóż ja mogę, przecież tak często słyszymy, tak, cóż ja mogę, taka silna organizacja, mają grube kapitały i tym podobne. Zapomniał zapewne, co mówił święty Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czyli w Bogu możemy zrobić wszystko. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym, Jego Najświętszej Matce możemy zrobić i przez Nią możemy zrobić wszystko. I już kończę, bo kończę ten takim apelem. Prosimy o dostrzeżenie działania łaski Bożej, tak, żeby wszyscy dostrzegli w tym działanie łaski Bożej, że w świecie, który po prostu odchodzi od wartości, odchodzi od zasad. My mówimy, my o to błagamy, że brzemy i to jest nam odbierane w jakiś sposób, albo niedarowane w taki, jak powinno to wyglądać. Skoro młodzi mężczyźni, często z trudną przeszłością, tu mogę odpowiedzieć do siebie samego, biorą do ręki różaniec święty, wołając do Maryi, weź w opiekę naród cały. Czy nie jest to wyraz działania łaski świętej? I kończymy. Was, czcigodni adresaci, ustanowił wszechmogący Bóg pasterzami naszych dusz. Ale ten sam Bóg upomniał się w naszych sumieniach o publiczne świadectwo obrony naszej wiary. I my to robimy. Publicznie bronimy naszą wiarę, a zwłaszcza godności naszej Matki i Królowej. Dlatego wzywamy wielebnych pasterzy i wszystkich adresatów niniejszego listu do tego, do czego sam Bóg nas wszystkich Polaków i katolików wzywa. Do jasnego i publicznego świadectwa naszej wiary i tożsamości. I to jest ten list i kończymy go w pokorze i miłości, prosimy przewielebnych pasterzy o błogosławieństwo Boże. To jest prośba, to jest sługanie, łkanie, to jest żebranie o to, żebyśmy tego błogosławieństwa dostąpili. Żeby pasterze dostrzegli, że nie ma w nas nic złego, że my nie mamy złych intencji. My chcemy bronić po prostu wiary Chrystusowe. Mamy też świadomość, że taki marsz, który przynosi takie owoce i cały świat na to patrzy i też jakby nie każdemu się to podoba, to rozumiemy to, ale też są prowokacje, też jakby te ataki, które mamy świadomość, zaczęły się właśnie, szukali po prostu momentów, co mają uderzyć, znaleźli sobie tą pięść, wyciągnęli to zwyczajnie jako z kontekstu, bo przecież katolik, jak się modli na różańcu, to nie ma, ręka jest zaciśnięta jest na różańcu, tak, to jest logiczne. Poza tym, czemu jest ręka zaciśnięta?
święty ojciec Pio. Różaniec jest bronią w dzisiejszych czasach. Z kolei błogosławiony Pius VII. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a zwyciężą cały świat. Wiemy, czego diabeł się boi, tak? Panie redaktorze, no cała żywoty świętych, cała tradycja Kościoła katolickiego jest przepełniona nazywnictwem, słownictwem walki, wojny z szatanem, tak? Wojny z szatanem. Kto jest uosobieniem szatana? No uosobieniem szatana jest grzech. Grzech nasz, państwa, naszych przeciwników. Z tym grzechem chcemy walczyć. Sami również grzeszymy oczywiście. Oczywiście i też musimy dokonywać tej walki. No nie jesteśmy nieskazitelnymi ludźmi. Mamy sobie zapewne, przynajmniej ja mam sobie wiele do zarzucenia. Dlatego tym bardziej walczę. Dlatego chciałbym mieć otoczenie, które nie kusi mnie do grzechu. Nie do tego grzechu mnie nie skłania, prawda? Dlatego chciałbym mieć świat, w którym żyjemy po katolicku. Tym bardziej, że ten świat, w którym jest moralność katolicka, jest światem dobrym, jest światem przepełnionym miłością, sprawiedliwością, przebaczeniem. Ten świat, który jest tutaj przykryty taką mgiełką, tymi prawami człowieka, godnością człowieka, to jest prawdziwy fałsz, bo tak naprawdę za tym wszystkim... Ratuje się zwierzęta, a nie dzieci na przykład. Za tym wszystkim kryje się nienawiść i zło. No, przepraszam, ale mówiąc o tym synodzie ostatnim, no, grzechy, ekologiczne grzechy, no, na miłość boską, gdzie my, Boże, idziemy? Przecież to jest... Naprawdę musimy mieć odwagę mówić prawdę. Musimy mówić czasami, że król jest nagi. My kochamy naszego papieża, kochamy nasz Kościół, ale to nie znaczy, że nie mamy mówić o tym, jeśli są popełniane gdzieś w tym wszystkim błędy. To, co próbuje zrobić ten synod, który wprowadza tak naprawdę w Amazonii w tej chwili, ale tam jest furtka otworzona na cały świat do tego, żeby księża nie korzystali z celibatu, czyli zawsze Kościół mówił, jak celibat upadał, to Kościół był w najgorszym kryzysie. Jesteśmy naprawdę w głębokim kryzysie. Nie mówimy tego z lubością, nie mówię z tego z przyjemnością. Mówię z przerażeniem, z trwogą, z żalem. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę uratować własną duszę, chcę uratować duszę moich dzieci, mojej żony, moich bliskich, mojego narodu, twoją, Pawle, tak? Chciałbym i całego świata. Chcielibyśmy, żeby tak było. Widzimy, dokąd ten świat idzie i nikogo nie stać na to, żeby powiedzieć, odtąd, wtedy, kiedy się odrzuciło Boga, zdetronizowało się Boga, no, zaczęły występować takie wydarzenia jak, nie wiem, rewolucja październikowa, rewolucja francuska, wszędzie rzezie, potem hitleryzm, nazizm, komunizm. Przecież to się wzięło właśnie z tych ideologii, z tych trendów, odrzucenia, odstawienia Boga, postawienia na tym piedestale człowieka. I dzisiaj ten piedestał człowieka jest tak wysoko stoi, zresztą on już też pada, bo w tej chwili zwierzęta się zaczyna stawiać na tym piedestale, równać do człowieka. Po prostu to nie wytrzymuje prostej krytyki, nie wytrzymuje logicznego... logicznego jakby rozeznania tej sprawy. No przecież to jest żałosne. Ja jestem człowiekiem, który ma ponad 40 lat i być może mam dużo łatwiej niż młodsi moi koledzy z prostej przyczyny, że jeszcze w latach 80. pamiętam, że ten porządek i początek lat 90. to był pewien porządek taki, w którym wszyscy żyli i wszyscy wiedzieli, że tak ma być. Ten porządek został dzisiaj według mnie w dużej mierze zniszczony. I my tak naprawdę wołamy o to, żeby Kościół tutaj stał na straży jakby i Kościół, żeby walczył. Tym bardziej, że no chcemy, będąc na akcji Polska pod krzyżem, było takie piękne słowa, by brzmiały przez jednego z biskupów, że właśnie osoby świeckie są jak jedno płuco Kościoła w tych czasach. Kościół z kolei, księża, osoby zakonne są drugim płucem i właśnie te dwa płuca są teraz Kościołem, że mamy właśnie zjednoczyć się, współdziałać, tak? Bo mamy świadomość, że ataki są z różnych stron. No, żyjemy w złych czasach, to nie ulega żadnej wątpliwości. Tutaj po prostu no, wszechobecny jest niepokój, okrucieństwa właśnie, te profanacje najświętszych rzeczy. Ale musimy kierować w tym wszystkim się zdrowym rozsądkiem i nie cofać się przede wszystkim. Nie możemy się cofać już, oczywiście, bo za dużo absolutnie. Kroków w tył jest, tylko musimy działać. Powinniśmy się modlić oczywiście, pościć,
Do tego też wzywa nas nasza wiara. Ale w tym wypadku najlepsza jest właśnie modlitwa różańcowa, jako mamy, korzystamy z naszych dóbr, czyli mamy Królową Maryję, która jest Królową, która nam dała ten różaniec, żebyśmy na nim się modlili, więc skoro już ataki są na nasz różaniec, to już jest taki definitywny znak, że za chwilę będzie atak na krzyż. Wiem, że figurki Matki Boskiej są niszczone w Polsce. Są malowane, niszczone kościoły. Ataki na kapłanów są. Ile kroków wstecz? To już naprawdę przybiera na sile. Widzimy, co dzieje się dookoła naszej ojczyzny. Te kraje robią się powoli muzułmańskie. Ideologia wchodzi do tych szkół. Chcą naszą młodzież, nasze dzieci deprawować. No to co jeszcze mają zrobić, żebyśmy mieli z tej kanapy niektórzy, żeby wstali, prawda? No właśnie, dlatego musimy zacząć... Ten marsz jest pięknym impulsem po raz kolejny, dlatego iskrą. Musimy działać. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo czasami jest tak, bo mówimy tutaj o wierze naszej, prawda, ale część ludzi, która przychodzi na marsz, zdecydowanie mniejsza, jest na pewno nieochrzczona, ale ma przywiązanie do ojczyzny, do patriotyzmu. To nie jest wymierzone przeciwko tych ludzi. Po prostu Polska jest usadowiona na tych wartościach chrześcijańskich. Ona w nich wzrastała, ona w nich jest zakorzeniona i nie ma poza tymi wartościami żadnej Polski, żadnego narodu polskiego. Po prostu coś takiego nie istnieje. My tych ludzi oczywiście nie odrzucamy, zapraszamy. Jako katolicy pewnie możemy powiedzieć, żebyśmy sobie życzyli tego, żeby się te osoby nawróciły. Nie mówimy tego z jakąś złośliwością, tylko po prostu z pełną wiarą, że my wierzymy w to, że poza Kościołem nie tak ma zbawienia. Tak samo kiedyś było prawda? Z nami przecież. Tak, tak, oczywiście. Pamiętamy, że... Oczywiście. Wszystko jest możliwe dla tutaj, Boga. I tutaj tylko trzeba zrozumieć, że dzisiaj walka, ja powiem Państwu, dzisiaj jadę, często ze mną rozmawiają media zagraniczne. Dzisiaj jadę tutaj na to spotkanie do studia i dzwoni do mnie pani, która chce przeprowadzić wywiad z australijską telewizją. I o czym mówi, co ich interesuje? Interesuje ich, dlaczego my się odwołujemy do tych wartości katolickich, prawda? Takie dziwne. Cały świat to interesuje mniej, cały świat to mierzi, że my do tych wartości, dlatego że świat i ludzie rozumieją, że to jest walka, która się w tej chwili odbywa, globalna walka z tymi wartościami, o których my tutaj mówimy, które kolega ma, redaktor ma na własnej koszulce. Z tymi wartościami walczy świat i chcemy prosić tutaj wszystkich i duchownych, kapłanów o to, bo bez nich Kościoła nie będzie. Ja się zgodzę, że świeccy mają pełnić ważną rolę, ale bez kapłanów nie ma sakramentów, nie ma spowiedzi, nic nie ma. Potrzebujemy kapłanów, którzy przyjdą świadczyli o sobie także w trakcie Marszu Niepodległości. Dlatego zapraszam wszystkich kapłanów, przyjdźcie w sutannach, w habitach zakonników, żeby przyszli. Nie ukrywajcie się w cywilnych ciuchach. Być może ktoś obok was będzie szedł i pod wpływem pewnych emocji, przemyśleń związanych z tym marszem pierwszy raz od kilkudziesięciu lat podejmie spowiedź świętą. A jak będziecie ubrani w normalne ciuchy, nie ma na to szans. Być może uratujecie komuś duszę. Wasz sakrament jest czymś więcej, być może, niż wielu z was się wydaje. Bez niego, my wszyscy, bez kapłaństwa, nie my wszyscy idziemy, ale wszyscy idziemy na potępienie. No, nie ma spowiedzi, nie ma Eucharystii, nie ma ostatniego namaszczenia. No, po prostu nam kapłani są bezwzględnie potrzebni. Potrzebujemy świętych kapłanów, niedaleko szukać, lata 80. Ksiądz Ojejciu Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Popiełuszko, ksiądz Skorupko w bitwie tutaj warszawskiej, wielu innych księży w trakcie II wojny światowej. Naprawdę jesteście nam potrzebni. My nie jesteśmy wrogami kapłaństwa, nie jesteśmy wrogami hierarchii katolickiej w Polsce. Wręcz przeciwnie, my pierwsi będziemy was bronili, jeśli będzie trzeba. Dlatego odwagi. Ten list jest listem otwarcia się na odwagę, na łaski, które na nas będą płynęły. Potrzeba nam tylko odważnych duchownych. Tak. Chciałem jeszcze zapytać cię, bo wiem, że nie tylko takie ataki są, bo wiem, że też policja nękała cię, zdaje się. Miałeś problemy z jakąś policją. To się odbija na twoich bliskich. To jakby, no to jest te ataki... Są bardzo, bardzo nieprzyjemne, no ale oczywiście masz świadomość, czemu tak się dzieje, no ale to wszystko nie powinno tak być, prawda? Nie czujesz się winny na pewno. No, nie czuję się winny, tylko uważam,
informuję o tym opinię publiczną, żeby opinia publiczna zdawała sobie sprawę, że są pewne naciski na mnie, na kolegów z zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, takie, które, no, które miejsca mieć nie powinny, prawda? Tym bardziej, że naprawdę my od wielu lat jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wykazujemy wszelką odpowiedzialność za to, co robimy. A próbuje nam się wciskać cały czas w usta, próbuje pewne tezy, pewne myśli, których nigdy nie wypowiadamy, próbuje się wciskać w nas, w jakieś sprawy sądowe, z którymi nic nie mamy wspólnego. Tutaj akurat jestem obwinionym podżegania do zakłócania porządku publicznego no, w 2018 roku. Za 2017 rok taka sprawa toczy się w sądzie przeciwko mnie. Takich spraw jest bardzo wiele, a polskie sądy, tak jak nie dalej niż tydzień temu, uniewinniają aktywistów takich lewicowo-liberalnych, którzy blokują Marsz Niepodległości i sędzia mówi o tym, że tym osobom należy się wręcz nagroda, a nie potępienie, chociaż łamią prawo do wolności zgromadzeń. Czyli ten, proszę Państwa, ten Wysoki Sąd powiedział mniej więcej to. Ukradliście ze sklepu, obrabowaliście kasę ze sklepu, ale wam się nie należy kara, bo w naszej opinii ten, co prowadzi sklep, to jest niedobry człowiek i jego można okradać. To jest absurdalna sytuacja. No, albo ktoś dokonuje łamania prawa, albo ktoś tego łamania prawa nie dokonuje. W ten sposób zachęca się do tego, żeby po prostu prawo łamać. I jedni są w zakresie tego prawa mają mieć inne możliwości, a inni mają być inne i to ma być uznaniowe przez sąd. Tak? Sąd ma uznawać o tym, czy ktoś jest godzien, żeby w stosunku do niego stosować prawo, czy nie jest godzien. No przecież to jest absurd. Dzisiaj dostaliśmy informację a propos naszego prezydenta naszej stolicy, który władze stolicy sponsorowały jakiś seks, sklepy dla gejów, po prostu były. Ratusz wspiera finansowo właściciela seks shopów dla gejów. Nasz prezydent Warszawy, wiadomo jakiego ma wiceprezydenta. No, to jest przykre, że Polacy właśnie tutaj są skłóceni w tej kwestii, jakby nie ma takiego jasnego stanowiska. Na przykład, kiedy był taki marsz właśnie, który miał sprofanować najświętsze wartości, bo to było na Jasnej Górze wtedy, kiedy te środowiska chciały wejść na Jasną Górę. Tego dnia wtedy była pielgrzymka dzieci, różańcowy kółek dzieci. No i to było po prostu już takie poniżej wszelkiej krytyki. No my tutaj z Warszawy postanowiliśmy pojechać oczywiście w takiej formie modlitewnej, bo zdajemy sobie sprawę, że dużo właśnie osób ma świadomość, że to jest złe, chce zareagować, ale też no po prostu emocje biorą górę często, tak? I my jako osoby świadome, że żeby za tych ludzi się modlić. Pojechaliśmy z różańcami w ręku, modliliśmy się tam, udało się wszystko jakby zabezpieczyć w ten sposób modlitewny, nie było jakichś większych tam rozrób i tak dalej. I mamy, i to nas nauczyło jednego właśnie, że jak będziemy reagować w ten sposób, jak pokażemy taki jawny sprzeciw, wyjdziemy na ulicę przede wszystkim, jeżeli taki moment jest, jeżeli mamy świadomość, że takie rzeczy się dzieją w szkołach naszych, że dzieje się dookoła takie zło, musimy zareagować jako głowa rodziny, jak mężczyźni przede wszystkim powinni wyjść właśnie z różańcem w ręku. I pamiętam, że też mówiłeś na jakimś spotkaniu, że jak właśnie wszyscy by wyszli, tam wzięli ten różaniec, to by ci ludzie po prostu widzieli sprzeciw narodu, tak? Tak. A oni tu nie widzą tego, tylko po prostu cały czas ten krok wykonują, póki my nic nie zrobimy, oni idą do przodu, a to przybrało już takie praktycznie tak, wszystkie bariery zostały złamane. No tutaj przecież do tych szkół ten środowiska LGBT wchodzą bardzo mocno. Powtarzam jeszcze raz, musimy zacząć mówić o tym, bo to nie jest żadna tęcza, proszę Państwa, to jest 6 kolorów, tęcza ma 7 kolorów. Jakby, czyli podróbka tęczy. Tak, podróbka tęczy. Wchodzi bardzo, bardzo mocno. Ja mówię o tym, żeby się modlić i modlić się też za tych ludzi, ale też są granice. Kościół walczący, którym Ecclesia Militans, którym jesteśmy, też potrafi zacisnąć pięści nie tylko na różańcu. Jeśli by było inaczej, to znaczy, że obrona Jasnej Góry przed Szwedami była czymś złym. A Szwedzi byli heretykami, którzy chcieli splądrować te nasze najświętsze miejsce. I są sytuacje takich, w których również powinniśmy być gotowi
przyszłości stanąć i własną piersią bronić kościołów, bronić tego, co najświętsze. My nie jesteśmy agresorami. Druga strona jest agresywna, druga strona nas atakuje. Jest coś takiego w katolicyzmie jak sprawiedliwa wojna. Jeśli ktoś nas zmusi do niej, no to mamy prawo, wręcz inaczej, mamy obowiązek, to co przed chwilą mówiłeś, mamy obowiązek bronić własnych dzieci, żon, matek. To jest nasz obowiązek. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy z tego rozliczeni. Ale my tutaj nie wzywamy do tego. My wzywamy dzisiaj do różańca. Do tego, żeby różańcem... Różaniec wielokrotnie już w swojej historii pokazywał, że przynosił ogromne skutki. Tak? Takie również, które siedziały zupełnie bez przemocy, bez siły, bez wojny. Prawda? Działy się wręcz cuda. I my o te cuda dzisiaj błagamy. Jesteśmy zmartwieni tymi Polakami, tymi ludźmi, którzy pogubili się w życiu, którzy gdzieś dążą do jakichś marksistowskich wizji świata, realizacji tych marksistowskich wizji świata, i my na to się po prostu nie możemy zgodzić, bo to jest antychrześcijańskie, bo to jest przeciwko Chrystusowi, przeciwko Jego matce. A poza tym mówię, my jesteśmy posadowieni jako naród, jesteśmy posadowieni na tych wartościach. Ja tylko tu bym chciał powiedzieć o tym, proszę Państwa, że naprawdę my powinniśmy też jako świeccy dodawać otuchy naszym duchownym i kapłanom. Jest wiele takich sytuacji, z którymi prawdopodobnie się spotykamy w naszych kościołach, w naszych parafiach, w których nie ma już szacunku do Najświętszego Sakramentu, w których nie możemy klękać do Komunii Świętej, bo ksiądz mówi, że na stojąco, bo to jest procesja w tej chwili, prawda? To pozycja uklęknięcia to jest oddanie czci, szacunku i pokazanie hierarchii, jaka jest pomiędzy nami a Bogiem, tak? My nie jesteśmy kolegą Boga w Trójjedynego. My jesteśmy Jego stworzeniem, po prostu marnym, utrzymywanym cały czas dzięki Niemu przy życiu. I teraz zdarza się wiele takich kwestii w naszych kościołach, na które powinniśmy reagować. Takie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Robienie z kościołów wręcz czasami dyskotek. No tak to nieraz wygląda. Miejsc do krzyczenia. Ja powiem Państwu, 3 lata temu byłem w Wielką Sobotę w kościele z własnymi dziećmi, z 2 młodszymi córkami. Jedna wtedy miała 3 latka, chyba druga miała 5 lat, czy 2 i 4, no małe dzieci. Przychodzę pod grupę Pana Jezusa, moje dzieci oczywiście klękają, nauczone pewnej pobożności, wystawiony jest Pan Jezus, Najświętszy Sakrament. W tym czasie niestety proboszcz tej parafii, w której byliśmy wraz z wikarym i z osobami świeckimi, po prostu zachowywał się w kościele niegodnie. Osoby świeckie siedziały na bocznych ołtarzach, księża przechodzili przy Najświętszym Sakramencie, nawet głową nie skinęli, prawda? Już nie mówię, że był klękli, nawet głową nie skinęli. I niestety wyprowadziłem własne dzieci do krużganka i wróciłem do tego księdza i się zapytałem go, muszę powiedzieć chyba prawdziwie, jak to wyglądało. Zapytałem się go, co jest, czy tam, wskazując na monstrancję, pytam się, czy tam jest Pan Jezus. Ksiądz zdziwiony mi odpowiada, no tak, tu jest Pan Jezus. To ja się pytam go, a dlaczego tu wszyscy się zachowują jak w oborze? I temu księdzu się chyba zrobiło bardzo, bardzo głupio. Ja nie chciałem go skrzywdzić. Ja chciałem mu pokazać tylko, co tu się dzieje. I pokazałem mu wtedy, mówię, czy widzi ksiądz, te dzieci stały kilkadziesiąt metrów od nas, czy widzi ksiądz te dzieci? Jak ja mam tym dzieciom wytłumaczyć, że tu jest faktycznie w tym opłatku, jest faktycznie obecny, prawdziwie obecny Pan Jezus? Ksiądz mi odpowie, jeśli wy się tak zachowujecie. I wyszedłem z kościoła. I myślę, że w ten sposób powinniśmy również kapłanów wspierać. Nie ze złością, nie z jakąś złą intencją. Tak naprawdę z troską o ich duszę, o nasze dusze, o duszę naszych dzieci. Po prostu nie możemy na to pozwalać. Ja pamiętam przez te kilkadziesiąt lat, jak zmieniła się dyscyplina kościelna wśród kapłanów. To jest coś nieprawdopodobnego. Dzisiaj często znaleźć kapłana do spowiedzi. Kiedyś kapłani siedzieli w konfesjonałach i odmawiali brewiarz. Ja u siebie w parafii nie widziałem od lat
księdza, który odmawiałby brewiarz. Fakt jest taki, że też dawno nie zaglądałem do własnej parafii, ale wiem, że tak się po prostu dzieje. No ten upadek dyscypliny jest widoczny wszędzie. Zapytałem kiedyś znajomego kapłana, dlaczego nie chodzisz w sutannie? Dlaczego nie chodzisz w sutannie? Przecież możesz właśnie komuś uratować życie, wieczność. Możesz mu uratować wieczność, bo ktoś może potrzebować spowiedzi natychmiast, bo być w stanie grzechu ciężkiego i za chwilę, nie wiem, rozjechać go samochód albo, nie wiem, chce popełnić samobójstwo i to go może uratować. I zapytałem się, czy się wstydzą. Chyba zapytałem się go nawet, czy się wstydzą Chrystusa. On mi powiedział tak, że się wstydzą. Księża nasi, zakonnicy, nie wstydźcie się, chodźcie w sutannach, dawajcie sobą samym, nam przykład wszystkim. Naprawdę, my to będziemy szanowali. Tak, będziecie atakowani, bo dzisiaj są takie czasy, że będziecie atakowani. Przez to wasze będą rosły tylko wasze cnoty. Będziecie tylko mężnieli i wtedy będziecie robili to, do czego jesteście powołani, właśnie dla Chrystusa, dla Kościoła. Chcielibyśmy oczywiście też zaprosić wszystkich na marsz, przede wszystkim jakby pokazać mimo wszystko, mimo tych ataków, że Polska jest katolickim krajem i że tutaj nie będzie kroków wstecz, do tyłu. Zapraszamy oczywiście z flagami, ale również osoby, które są silnej wiary, aby wzięły ten różaniec w dłoń. Jest organizowany też przez żołnierzy Chrystusa, przez Męski Różaniec Warszawa, taki blok różańcowy, gdzie będziemy modlić się na różańcu. Po prostu będziemy odmawiać wszystkie tajemnice różańca, tak jak było rok temu, właśnie aby o zjednoczenie narodu, o odnowienie tego ducha tutaj w naszym narodzie, ale też przede wszystkim o przebieg, żeby nie było żadnych ekscesów na tym marszu, żeby to było pokojowy przebieg, żeby wszyscy oddali, pokazali cześć, pokazali, oddali no, hołd naszej ojczyźnie, naszym wartościom narodowym. Także jest wydarzenie na Żołnierzach Chrystusa. Zapraszamy o 13:30 zbiórka pod hotelem Marriott. Z różańcem w ręku pragniemy w pokojowy sposób modlić się w czasie tego marszu. Robert, zapytam Cię jeszcze o Roty Niepodległości, bo wiem, że masz teraz mnóstwo na głowie. Marsz niedługo, dużo organizacji, ale też podróżujesz po całej Polsce i właśnie tutaj szerzysz te Roty Niepodległości. Możesz powiedzieć młodym ludziom, na czym to polega? Roty Niepodległości to jest taki pomysł oddolnej takiej pracy u podstaw, takiej organicznej pracy, która ma Polaków zaktywizować do faktycznego i realnego działania na naszą ojczyznę. Dla dobra naszej ojczyzny. Czynny udział. Tak. Doszliśmy do wniosku po prostu, że Marsz Niepodległości to jest jeden dzień, tak? Tutaj są wspaniałe emocje, wspaniałe chwile. One mogą oczywiście być takim ziarnem, z którego coś wyrośnie, ale dostrzegamy, że tego jest zbyt mało, tak? Że my taki marsz powinniśmy toczyć w Polsce przez cały rok. Wyobraźmy sobie, że jest parę milionów sympatyków, ludzi na pewno, którzy sympatyzują z samą ideą Marszu Niepodległości. Jeśli każda z tych osób godzinę lub dwie w miesiącu poświęciłaby dla ojczyzny, dałaby coś od siebie. Od siebie. Proszę Państwa, zmienilibyśmy ten świat. Ten system zostałby przez nas rozbity w pył. Dlatego nasi przeciwnicy tak bardzo się tego boją, tak bardzo boi się, jeśli przyjmujemy tutaj nomenklaturę religijną, szatan się tego panicznie boi, że zaczniemy pracować dla dobra, zaczniemy pracować dla Boga. I właśnie roty mają być takim elementem, który działa na wielu biegunach. W kwestiach społecznych w tej chwili ruszyliśmy z obywatelską inicjatywą ustawodawczą i tutaj zapraszam na stronę stop447.info. Tam można pobrać taki kwestionariusz do zbierania podpisów. To jest ustawa, która nas będzie broniła przed ewentualnymi roszczeniami żydowskimi, które są na 300 miliardów dolarów. I to na przykład organizujemy. W całej Polsce organizujemy tą zbiórkę. Organizujemy również media, tak? Czyli tworzymy własny biuletyn. Chcemy wspomagać inne media już, które się rozwijają, albo łączyć pewne siły, żeby można się wzmacniać, lewarować, żebyśmy po prostu medialnie byli w stanie docierać do coraz większej liczby osób. Tworzymy coś takiego jak taką akademię patriotyczną czy patriotów. Tak? Tworzymy program, w którym będziemy chcieli wykładać, będą wykładali tam nauczyciele akademiccy albo ludzie z tytułami naukowymi,
młodych ludzi, ale i starszych ludzi, będą uczyli ich po prostu prawdy. Tego wszystkiego, czego dzisiaj na uniwersytetach, na uczelniach Polacy nie są uczeni, a są uczeni właśnie bardzo często marksizmu, tego, co jest złe. Czyli jeśli państwo tutaj na tym poziomie kuleje, to my chcemy tworzyć coś obok tego. Zaczynamy działać w zakresie kultury również, tak? Czyli bronić tej kultury, tradycyjnej polskiej kultury, a nie wspierać tą antykulturę. To coś, co ma zatruć nasze dusze. I tutaj również w tym elemencie współpracujemy. Dlatego zachęcam na wejście na stronę roty.pl, tam można się zapisać, można z nami współpracować, można być naszym sympatykiem, można się więcej dowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest ważna inicjatywa, że to jest inicjatywa trochę przypominająca być może w intencjach Solidarność. Solidarność była związkiem zawodowym, co prawda, ale tutaj chcemy tego ducha Solidarności wskrzesić, tak? Tego, co przeciwstawi się temu złu, które nas dookoła otacza. No proszę Państwa, dzisiaj naprawdę, jeśli odrzucimy podziały, a i często mówimy o tym, że odrzucamy podziały partyjne, tak? Podziały, które po prostu uniemożliwiają nam dyskusję pomiędzy sobą. Często ta dyskusja nie jest możliwa przy stołach rodzinnych, tak, prawda? W święta, prawda? Ona jest niemożliwa. Ale jeśli sprowadzamy naszą dyskusję do problemu konkretnego i konkretu, i to jest w opozycji do jakiejś partii politycznej, no to zaczyna się okazywać, że my znajdujemy wspólny język, że w ten sam sposób... Wspólne cele przede wszystkim. Wspólne cele, w ten sam sposób dostrzegamy podobne problemy, w ten sam sposób dostrzegamy również pewne możliwości wyjścia z tych problemów. I do tego chcemy zachęcać Polaków i do tego chcemy wykonywać ciężką pracę. No, zresztą na przykład spotykamy się również i z Twoją organizacją, z kolegami z Męskiego Wolność i Niezawisłość, przepraszam, i z kolegami z Męskiego Różańca, dlatego że musimy sieciować wiele różnych organizacji. Razem jesteśmy silniejsi, razem nikt nie będzie nas w stanie rozbić, zniszczyć. Dokładnie, i będziemy mogli dla ojczyzny zrobić dużo więcej. No bo mamy świadomość, że tutaj jest, że trzeba młodych ludzi przede wszystkim wskrzesić w nich te wartości narodowe, które są przecież, bo oni to wyssali z mlekiem matki, tak samo jak my. I tak samo Pan Bóg w naszym życiu wszedł po prostu z całą tą mocą. I jak nam dał dary Ducha Świętego, przejrzeliśmy na oczy, co jest naprawdę ważne w naszym życiu, a co jest po prostu, co pochodzi od złego. Też właśnie tutaj jako komendant Wolność i Niezawisłość Warszawa praktycznie mamy podobne cele, no bo też mamy świadomość, że trzeba młodych ludzi teraz nakierować. Organizuję taką konferencję Młodzi Śladem Niezłomnych, gdzie właśnie będziemy chcieli młodym ludziom wytłumaczyć, że teraz jest zmiana warty, że teraz przyszła kolejna na nich, tak? Że teraz my mamy przejąć tą sztafetę pokoleń po naszych bohaterach, którzy zwyczajnie powinni już odpocząć tak naprawdę. Oczywiście oni nie chcą odpocząć, bo widzą, co się dzieje, i oni całym sercem do końca swoich dni pragną służyć ojczyźnie, ale też muszą zobaczyć, że ten naród tutaj się budzi, że Warszawa się budzi. Będzie właśnie pani Zofia Klepacka, medalistka olimpijska, która jest wielkim patriotą, która naprawdę ma niesamowity przekaz do młodych ludzi. Wierzę, że ty również przyjdziesz do nas, zaszczycisz nas swoją obecnością. Będzie pan Stanisław Krajski, pan Płużański, także naprawdę będą ciekawe osoby, ciekawa konferencja 6 listopada jest na stronie Wolność i Niezawisłość, na Facebooku, na fanpage'u jest wydarzenie. Zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, Robert, że Marsz Niepodległości w tym roku będzie naprawdę, przejdzie do historii właśnie, jeżeli chodzi o taki pozytywny wymiar tego właśnie, ten różaniec mimo tych właśnie ataków, że jednak naród rozumie, że to jest walka duchowa i że po prostu Polacy, warszawiacy pokażą całemu światu, po której stronie staje Polska. Także my oczywiście dołączamy się jako żołnierze Chrystusa, będziemy Was zawsze wspierać w tej inicjatywie. Zapraszamy Cię na Męski Różaniec Warszawa, gdzie jest pięknie, jak 300-400 facetów modli się, śpiewa razem Boga Rodzice, przyjmuje komunię na kolanach, także to jest naprawdę niesamowite. I też daje taki pozytywny zastrzyk nadziei, że jednak Warszawa, że Polska się odbuduje, że wstanie z tych kolan. Oczywiście klękamy tylko przed Bogiem, mamy tego świadomość. Także dziękuję Ci pięknie. Dziękuję również, dziękuję za to. Mówię, w tym jesteśmy w stanie. Jeszcze tylko dwa zdania. Proszę. Tak naprawdę
zastanówmy się, bo ja wiem, jaki jest dzisiaj świat. Ja wiem, jak często te wartości katolickie nawet przez naszych sympatyków są atakowane. Proszę Państwa, proszę zobaczyć uczciwie, w dobrej woli, co świat, co najbardziej atakuje, czego najbardziej nie chce, w jaki sposób podchodzi do wiary i religii, albo w jaki sposób chce ją tutaj neutralizować, prawda? Nie możemy na to pozwolić. A tym wszystkim, którzy mówią o tym, że my jesteśmy, nie wiem, kimś złym i chcemy coś złego, to proponujemy włączyć telewizję albo internet i obejrzeć, co się dzieje w Katalonii, obejrzeć, co się dzieje we Francji, obejrzeć, co się dzieje w Belgii. Do czego to zmierza? W Holandii. Niech obejrzą sobie te telewizje, niech zobaczą zło, niech zobaczą prawdziwe zło, które dzieje się na ulicach tamtych miast, miasteczek, a nie mówią tutaj o nas najgorszych rzeczy, bo jest to po prostu niesprawiedliwe. I do wszystkich tych katolickich, chciałbym powiedzieć pseudokatolickich mediów, które nas atakują, prosiłbym o sprawiedliwość, o tą sprawiedliwość, która wymaga tego, żeby zapytać chociaż tego, którego się ocenia, jak on tą sprawę widzi, o to, żeby podejść z rzetelnością do publikowanych przez siebie informacji. Bo to, co robicie, drodzy Państwo, to jest wielce niegodne i niesprawiedliwe. I pytanie jest, po której stronie wy stoicie? Czy stoicie pod sztandarami Boga, czy pod sztandarami szatana? Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Robert Bąkiewicz, prezes Marszu Niepodległości, prezes Rot Niepodległości. Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.